Cześć, witajcie w kolejnym Gotuj ze Strażakiem. Drodzy studenci, dzisiaj odcinek specjalnie dla Was. Mam dla Was dzisiaj bananowe pankejki, które są mega proste i bardzo smaczne, także jedziemy. Do tego bardzo prostego dania będziemy potrzebować na jedną porcję dwóch jajek, jednego banana. Zaczynamy od rozduszenia całego banana widelcem bardzo mocno w misce, do tego wbijamy dwa jajka, odrobinusie soli i bardzo dobrze mieszamy. Naszą masę wylewamy teraz na dobrze rozgrzaną patelnię i smażymy jak zwykłego naleśnika. Nasz bananowy pancake po obróceniu na drugą stronę dosmaża się jeszcze przez około 30-40 sekund i jest gotowy do podawania. Bananowy pancake jest już gotowy, widzicie, robi się go mega szybko. Mój ulubiony jest z masłem orzechowym i z Nutellą, co Wam zaraz pokażę. Bananowy pancake jest gotowy, smakuje idealnie z dżemem, z masłem orzechowym, z czymkolwiek na słodko, z czym tak naprawdę lubicie, więc spróbujcie znaleźć swój ulubiony smak. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, a już niedługo kolejne studenckie przepisy specjalnie dla Was. Do zobaczenia.